Siemka, z tej strony Judy, a w dzisiejszym materiale przedstawię wam top 5 najpotężniejszych Pokémonów. Mój ranking będzie opierał się o oficjalne statystyki, które zawarte są w grach Pokémon. Zdaję sobie sprawę, że niektóre Pokémony, które będą zawarte w dzisiejszym materiale, mają dokładnie takie same statystyki. Jednakże w takich przypadkach będę dokładnie tłumaczył, dlaczego jeden Pokémon jest wyżej w rankingu od drugiego. Tak więc rozsiądźcie się wygodnie, strzelcie lajka oraz zostawcie suba, by widzieć inne moje materiały. A teraz już zaczynajmy. Miejsce piąte. Primal Kyogre. Kyogre to legendarny stwór z regionu Hoenn. Jego podstawowa wersja posiada aż 670 punktów statystyk. Dodatkowo posiada umiejętność Drizzle, która powoduje, że automatycznie przy wejściu do walki wywołuje deszcz, co spowoduje znowu zbustowanie siły wodnych ataków. Jednak prawdziwą bestią staje się dopiero w formie Primal Kyogre i zyskuje aż 770 punktów statystyk. Statystyka specjalnego ataku osiąga zawrotną wartość 180 punktów, co sprawia, że chociażby taki atak jak Origin Pulse sieje spustoszenie na polu walki. Zmienia się również jego umiejętność. Z Drizzle zmienia się na Primordial Sea. Efekt jest prawie taki sam, z tą małą różnicą, że ciosy ogniste stają się kompletnie bezużyteczne, nie zadając jakichkolwiek obrażeń. Miejsce czwarte. Primal Groudon. Groudon to wielki rywal wcześniej wspomnianego Kyogre. Posiada tak samo jak on 670 punktów statystyk i oba te Pokémony w formie Primal posiadają tych statystyk 770. Ustawiłem go jednak wyżej od Kyogre z kilku powodów. Zacznijmy od tego, że Groudon jest bardziej skierowany na używanie fizycznych ruchów w przeciwieństwie do Kyogre, który posługuje się bardziej specjalnymi atakami. Choć w formie Primal statystyka specjalnego ataku Groudona również drastycznie rośnie, to jednak i tak lepiej robić go pod naturkę Adamant, która boostuje atak. Kluczową różnicą jest otrzymanie dodatkowego typu. Mi osobiście od dzieciństwa zawsze Groudon kojarzył się z ognistym typem. Jednakże, jak dobrze wiemy, posiada typ ziemny. Twórcy postanowili jednak, by w formie Primal otrzymał w końcu ten typ ognisty. W ten sposób ciekawie można go przygotować do walki, tak by posiadał sygnaturowy dla siebie ruch typu ziemnego, ale również mógł posiadać ogniste ataki, które w ten sposób zyskują staba. Małym minusem tego Pokémona jest to, że posiada więcej ciosów ognistych typu specjalnego niż fizycznego. To nie powinno stanowić jednak wielkiego problemu, ponieważ jego specjalny atak osiąga wartość 150, w wyniku czego takie ciosy jak miotacz ognia czy Fire Blast wciąż są bardzo użyteczne. Ktoś mógłby jednak powiedzieć, że połączenie typu ognistego i ziemnego jest dość zgubne. I trzeba się z tym zgodzić, jest w tym sporo prawdy, ale nie w przypadku Groudona. W formie Primal jego abilitka Drought zmienia się na Desolate Land, które nie tylko wzmacnia siłę działania ognistych ciosów, ale dodatkowo sprawia, że ciosy wodne nie zadają Groudonowi absolutnie żadnych, ale to żadnych obrażeń. Umiejętność Kyogre powodowała, że przestawał on otrzymywać obrażenia od ognistych ciosów, ale one już wcześniej prawie nic mu nie robiły. Jednak w przypadku Groudona powoduje to, że cios, który byłby na niego czterokrotnie super efektywny, nagle nic mu nie robi. To sprawia, że Groudon posiada tylko jedną słabość, którą jest typ ziemny, co w sumie jest trochę śmieszne, biorąc pod uwagę, że jest legendarnym Pokémonem typu właśnie ziemnego. Kyogre natomiast wciąż posiada aż dwie słabości, czyli ciosy trawiaste oraz elektryczne. Podsumowując to wszystko, można stwierdzić, że Groudon jest bardziej użyteczny w walkach od Kyogre, mimo tej samej ilości punktów statystyk. Miejsce trzecie. Mega Mewtwo. Mewtwo to stworzony przez zespół R Pokémon, który powstał z komórek mitycznego Mew. Jest też znacznie silniejszy od mitycznego stworka, gdyż posiada aż 680 punktów statystyk w swojej podstawowej formie. Ponadto posiada aż dwie mega ewolucje, X oraz Y, które posiadają tych punktów statystyk aż 780. Przekształcając się w formę X, Mewtwo otrzymuje dodatkowo typ walczący, a jego fizyczny atak osiąga zawrotną wartość 190. W formie Y wciąż pozostaje Pokémonem tylko psychicznym, aczkolwiek jego specjalny atak wynosi aż 194, a szybkość rośnie z 130 na 140. W obu formach te statystyki są naprawdę niesamowite, jednak ja osobiście zawsze wolałem formę Y od X-a, głównie ze względu na szybkość, bo nie oszukujmy się, w walkach zwykle wygrywa ten szybszy.
Miejsce drugie, Mega Rayquaza. Podobnie jak Mewtwo, Rayquaza posiada 680 punktów statystyk w podstawowej formie. W Mega formie osiąga dokładnie ten sam progres jak Mewtwo, w wyniku czego jego statystyki rosną do 780. Jest jednak jeden kluczowy powód, dla którego to Rayquaza jest wyżej w tym rankingu. Może bowiem posiadać przedmiot. Mewtwo potrzebuje specjalnego kamienia, żeby przemienić się w formę X lub Y. Rayquaza wcale tego nie potrzebuje, w wyniku czego może trzymać jakiś kluczowy przedmiot w stylu Choice Benda, Choice Specka czy Life Orba. To daje mu absolutnie znaczną przewagę nad wcześniej wspomnianymi Pokémonami w tym rankingu. Dodatkowo Mega Rayquaza posiada abilitkę Delta Stream, która neguje obrażenia super efektywne dla typu latającego. Dzięki tej zmianie legendarny Pokémon już nie otrzymuje czterokrotnych obrażeń od lodowego typu. To wszystko sprawia, że Rayquaza jest wymarzonym Pokémonem do walk z innymi przeciwnikami. Miejsce pierwsze. Eternatus. Ten legendarny stwór z mitów z Galar posiada w swojej podstawowej formie 690 punktów statystyk, co sprawia, że przebija wszystkie inne Pokémony w podstawowej wersji. Eternatus nie posiada co prawda ani Mega Ewolucji, ani Primal Formy. Posiada jednak coś zupełnie innego. Jest to Eternamaxowa forma, z którą mierzymy się w końcówce gry Pokémon Sword and Shield. Forma ta posiada zawrotną wartość 1125 punktów statystyk. I choć ani jego statystyka ataku, specjalnego ataku czy szybkości nie powala w porównaniu do innych legendarnych Pokémonów, to jednak trzy pozostałe statystyki robią naprawdę wielkie wrażenie. Obie obrony posiadają aż 250 punktów statystyk, a dodatkowo posiada 255 punktów HP. Dzięki temu absolutnie nikt nie jest w stanie go pokonać jednym uderzeniem. Istnieje jednak jeden dość ważny problem z tym Pokémonem. Chodzi o to, że ta Eternamaxowa forma występuje tylko w finale gier Pokémon Sword and Shield i jest to wtedy walka w formie rajdu. Niestety na chwilę obecną nie istnieje możliwość użycia tej wykokszonej formy w standardowej walce Pokémon. Z jednej strony trochę szkoda, ale z drugiej strony wtedy ta forma byłaby zbyt potężna, zbyt przekokszona i po prostu nie do pokonania. Nie zmienia to jednak absolutnie faktu, że to właśnie Eternatus jest najpotężniejszym bytem, który istnieje w uniwersum Pokémonów. To już byłoby tyle na dzisiaj. Jeśli Wam się podobało, to strzelcie lajka oraz zostawcie suba, a będzie mi naprawdę bardzo miło. Wpadajcie również na inne moje materiały. Dziś jednak już się żegnam. Do zobaczenia i do kolejnych. Na razie.